Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, trzeci turniej pana Szachusia. Trzeci turniej arenowy. Gramy tempem 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika z możliwością berserku, czyli obcinamy czas, ale dzięki temu mamy możliwość zdobywania większej ilości punktów w danych partiach. Co więcej, gramy całe 90 minut, więc czeka nas spora dawka, sporo czasu, dobrej zabawy powiedzmy. Mamy aktualnie 42 osoby, więc jest całkiem fajnie. Dzięki serdeczne, że jesteście. Oczywiście za chwilę będziemy, za jakieś 8 minut będziemy grać już ten turniej. Rozpoczniemy te zawody, więc pasek sobie można przewinąć i oglądać ewentualne już partie. A ja w międzyczasie tutaj jeszcze parę rzeczy zrobię. Między innymi udostępnię szybko link. Dobra, wkleimy to sobie tutaj, parę rzeczy zamkniemy, żeby nam nie lagowało. Dobra, i wklejam link do transmisji tutaj na czacie. Wkleił się tak, że nie można go chyba zerknąć. Skopiować będzie trzeba, dobra. Ok, moi drodzy, no mamy 43 osoby. Witam Cię T-Rex, powodzenia, bawcie się dobrze, ale jeszcze mamy chwilę, możemy chwilę pogadać, jak macie ochotę tutaj ze mną podyskutować o czymkolwiek, to zapraszam. Dziś postanowiłem, że sobie zagram, a to jednak czas troszeczkę szybciej leci, komentowanie to jest ciężki kawałek chleba, powiem Wam szczerze. Oczywiście będę komentował, ale jak będę grał, to też względnie myślę, że ten czas będzie płynął dosyć szybko. Nie to, że ja tu się wymiguję od razu od turnieju, ale no, będę to miksować. Czasem będę komentował, czasem będę grał. Dzień dobry, Mateusz. Witam Cię. Mateusz, jak dobrze kojarzę, to jesteś dawny muzyk i miodek chyba, tak? Tutaj coś kojarzę takiego, że tak to chyba u Ciebie wygląda. Dobra. Mówiłem o czymś, tak? Mówiłem, że będę grał. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie nas ponad 50 osób. Jest 40, są 43, ale może to wynika, no w sumie nie wiem z czego. Wakacje się kończą, ale jeszcze jest ładna pogoda. No, ludzie może chcą porobić coś ciekawszego, jeżeli jest jeszcze ładna pogoda. No nie wiem, nieistotne myślę. 44 osoby, może 50 pęknie. Witam Cię serdecznie, Hipogryfie. Tak jest. Cześć Krucji, witam Cię serdecznie. Jak masz ochotę zagrać z nami turniej, to zapraszam. Wkleję link tutaj może na czacie i hasło. W razie czego można wbijać. No rankingowy, oczywiście rankingowy. Gramy rankingowo. Turniej rankingowy. Czy będą kiedyś luźne gry na Chess.comie albo na Lichessie, takie wbijanie rankingu? No okej, Chessie, myślę, że będą. No powiedzmy, że tak. No może się uprę i tam spróbujemy 2600 zrobić na Lichessie chociażby. Na Chess.comie też lubię grać. Na Lichessie rzadziej troszeczkę chyba grywam turnieje, chociaż tak pół na pół można powiedzieć. Coś takiego zrobimy na jakąś grę z widzami, bo wiem, że trochę osób tu już do mnie pisze, że chce ze mną zagrać. No ale wiecie, z czasem jest różnie, a trzeba po prostu chyba streama odpalić i z wami pograć, tak mi się wydaje. To będzie najlepsze rozwiązanie. Może jakaś symultana kiedyś, no to wiecie, wszystko powoli.
Michał piszesz, nie wiesz, czy się wyrobisz. Dzięki Hipogryf za followa. No szkoła, no widzisz, no niestety praca domowa ważniejsza pewnie. W Titled Tuesday wczoraj krócej poszło mi. No mogę zdradzić, bo w zasadzie stream z Titled Tuesday będzie wcześniej niż ten. No pobiłem rekord, moi drodzy. Pobiłem rekord, 7 punktów na 10, także 59 miejsce chyba, rewelacja. Ale pomimo tej mojej grze to w ogóle nie powinno tak się zdarzyć, no ale wiecie, trochę szczęścia trzeba mieć. Poza tym tam z arcymistrzem jednym wygrałem, w zasadzie on sam się ograł na czas, w pozycji chyba już remisowej, ale było gorzej. No, ale 7 punkcików zrobione, no jakby nie było. No to mój rekord w ogóle na Titled Tuesday, także przyzwoicie powiedziałbym, że bardzo, bardzo mega, mega wynik. No będę teraz celował w te 7,5, ale to już w ogóle będzie hardcore. Krucji, musiałem głos wyłączyć przez ciebie, bo wczorajsza relacja będę wieczorem oglądał. Ajajajajaj. No przepraszam najmocniej, jak spaliłem parę rzeczy. No na YouTubie pewnie Titled Tuesday będzie w przyszłym tygodniu filmik puszczony. Dobra, moi drodzy, za 2 minuty rozpoczynamy zawody. Bawcie się dobrze. Tak teraz mi przyszło do głowy, troszeczkę kopiując Polski Związek Szachowy, jak ktoś jest odważny i ma ochotę lub dużo dystansu do siebie, to zapraszam Was, żebyście sobie takie selfiki strzelali może teraz. To tam później w jakiejś relacji może je umieszczę na Facebooku po naszym turnieju. Jak jakieś fajne zdjęcia dostanę, to będzie to też chyba takie całkiem ciekawe. Widzowie się pokazują, fajne zaangażowanie. Nie wiem, jak sądzicie, dobry to jest pomysł, czy że tak powiem, wiocha. Ale myślę, że dobry. Okej, na Twitchu oglądasz, spoko, spoko. Link do turnieju, jeszcze raz wklejam link do turnieju, bardzo proszę. Razem z hasłem. I za momencik rozpoczynamy pierwszą rundę. Jeszcze zerknę tylko, kto tutaj jest. Kto do mnie przybył. Jest Damian03, cześć Damian. To jest mój uczeń akurat. Cigorin również, dzień dobry. Ok. Trihard, witam Maćka. A czy jest mój uczeń Tomek? Czy on tu jest? Nie widziałem go chyba. Może dołączę później, a może ma inne, a może trenuje. O, to by było też dobre. Witam Cię, Piotrze. I wiesz co, nie wiem, czy ta transmisja jest w niższej rozdzielczości. Nie wiem, czy, nie pamiętam, czy coś ustawiałem, ale jak działa, to najważniejsze. No to powodzenia, ludzie. Okej, okay, Andrzej Wuj. Andrzeju, nie obcinasz czasu, to ja też nie obcinam. Spokojnie sobie pograjmy. Może obrona sycylijska. Dobra, C4 grają z tego, co wiem. Grają. I E5 gramy w takim razie. Tak, można. Tutaj czarny ma na pewno spoko. Znaczy, nie ma problemów, że tak się wyrażę. Tu nawet taki ruch mogę zagrać. Dobra. Zbić to, czy to nie zbić? A może zbiję od razu, sprawa się wyjaśni. Może G6. Jak dają pionki, to z tego co wiem, to trzeba je brać. Okej. Okay. No B5 przykuszmy. No i tutaj trzeba szybko robić roszadę. O losie słodki, podstawiłem już pionka.
Dobra, ale jeszcze widzę może jakiś ratunek. Może tak zagramy. Jak zbije, to zagramy tu. No, to mnie tutaj przeciwnik wiezie. Tutaj grozi wzięcie. No, muszę bronić. Co to dzisiaj ze mną będzie, moi drodzy? Goniec A6 wrzucamy. Jest pionek mniej. No, z planem królem. Królem trzeba zagrać. Nie ma wyjścia. Tutaj będzie taki ruch prawdopodobnie. Będzie. Tak, też będzie. No, chyba jeszcze wyżej muszę podskoczyć królem. Tu się broni. O, oczywiście biały ma fantastyczną pozycję. Jedyna moja nadzieja jest taka, że te pionki mogą coś zdziałać w końcówce. Zobaczymy. Bardzo dobrze gra tutaj pan Andrzej Wuj. Szybko i bezwzględnie. No cóż, muszę tak. Aha, skoczek C4 i mi tutaj się ładuje na B6. Nie zagrał. Okej, no to zbijam. No zagram tutaj, to mi zagra tutaj. Weźmy tak, niech będzie taki ruch. Okej, no nie mam wyjścia, jakieś takie posunięcie. Tutaj oddaję pionkę kolejnego. No, nieźle sobie tutaj pogrywa. Ja mu zaproponuję remis. Ciekawe, czy przyjmie. No pewnie nie przyjmie, nie powinien. Lecimy. No jasne, że tak trzeba grać. Na nic nie patrzeć. Okej. Powiedzmy H5, może tego piona jeszcze, żeby nie zbił, ale to nie ma chyba większego znaczenia. No tak, tu mnie ogrywa przeciwnik. Dokładnie. Dokładnie tak, nawet taki strzał jest. Jeszcze tak. Jeszcze daje szansę jakiekolwiek. No dokładnie, to jest przegrana. Okej. Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. No i fajnie. Będziemy przynajmniej mieli kogo gonić. Dobra. No co, czekamy na drugą rundę. No to nic większego nie wymyślimy tutaj w tym momencie. No tak też się nie przyłożyłem do tej partii zbytnio. Ale fajnie grał, fajnie grał. Podoba mi się. No i tam jeden wariant już sobie trzeba będzie przepatrzeć w takim razie. Michał Nawrocki, dzień dobry. No, nie chcę lekceważyć, ale obetnę ten czas. Że tak powiem, punkty są potrzebne. Dobra, koń F3. Spróbujemy zagrać jakieś takie ruchy centralnymi pionami. C5 sobie wrzucimy. Okej. Skoczek F3. W szklaneczce krucji jest pyszny sok porzeczkowy. Absolutnie tylko sok porzeczkowy. Ja jeszcze po turnieju mam analizę z juniorami, więc słuchajcie, absolutnie nic z tych rzeczy, o czym myślicie. Nie ma tak łatwo. Tu spróbujemy przeciwnika jakoś męczyć. No tak trzeba może zagrać. Nie, ten soczek jest zdrowy, słuchaj. Pychota. Tak, wiem, że to fajnie wygląda, ale... Ojejku, Michał, ja tu gadu gadu, ja zapomniałem, że ja czas sobie obciąłem, nie mam dodawanego czasu i tak sobie lekko gram. A to tak nie może być. O, trzeba cisnąć. Oj, co ja zagrałem? Dobrze zagrałem? Tak sobie. Lekko na aferę. I no to tak.
na aferkę. No i skoczek się tutaj ładnie władował. Teraz pytanie, co zrobić? Wybił. Tak też sądziłem, że wybije. A no właśnie. A no dobrze, mogę hetmanem to trzasnąć. Bez większych konsekwencji, tak mi się wydaje, bo e4 nie można zagrać, bo tu jest skoczek, goniec, hetman. Ewentualnie skoczek e5 oczywiście można zagrać. No to jakieś odejście w stylu hetman e6. No zwariowana pozycja. Aha, tu jeszcze po prostu mogę zbić na d4. No dobra, tylko czasu mało. Dobry wieczór, Riki Tiki. Dwa patyki. Fajny nick. A tutaj. No to jest dobre zagranie. Ale tak, spróbujemy. Okej. Chyba się trzymał wszystko. W każdym razie jeszcze się trzyma. Jakieś ubezpieczenie skoczka się zawsze przyda. Poza tym tutaj też coś można teraz zrobić. E3? Chyba trzeba. Po E3 zagram raczej G6, żeby obronić pionka. Dzień dobry, Stefczyku. Tutaj zagrał. Nie bał się nic. Ok, każda figura do gry. Nic się nie boi. Lecimy B5. Skoczek broni, wszystko jest dobrze. Hetman C2, czyżby się szykowało? No to F5, musimy tutaj bardziej wzmocnić obronę. Wieża C1, rzecz jasna, może być zagrane. No to skoczek gdzieś musi czmychnąć. Ja muszę się trochę śpieszyć, kurczę felek. Bo tu minuta już została. No Stefczyku, nie ma co się denerwować. Każdy ma kryzysy, trzeba, nie poddajemy się, trzeba grać. Jak się trenuje, jak się dużo gra, to potem przychodzą na pewno lepsze partie. To gwarantuję, tylko nie można odpuszczać. Dobra, wybić, wybiję to. I tutaj wybiję szybciutko. Dobra, lecimy po pionka A3. Skoczek nie ma za bardzo gry, chyba. G5 zawsze można przykurzyć, A6. Wieża B4, wieża C4. To tak, żeby tu skoczek nie uciekł. Dobrze zagrał, no wybijemy to. I lecimy po pionka A3. Ten pion H5 nieistotny, tutaj te muszą maszerować, jak chcemy wygrywać. Lepiej, żeby one się trochę łączyły ze sobą. A królem też podejdę, nie zaszkodzi. Ok, to lecimy. Tu jeszcze wieża ma opcję z szachem. To też się zawsze przyda. Wyżej skoczek. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Można pionka zbić. Aha, tutaj zagrałeś. Dobra, dajmy szacha. No wybić muszę. Czy tam mi poleci to? A nie, no to tu jest szach, skoczek i dorabiam hetmana.
Okej, dzięki Michale, ale ładnie grałeś. No i gonimy lidera, chociaż dwie partie dopiero, to jeszcze mamy dużo czasu, moi drodzy. Andrzej Wuj, widzę, już zaczyna czas obcinać. No tak, to jest duża przewaga. Co by spokojnie tutaj już poradzi. Okej. 48 osób, fajnie, fajnie, fajnie. Jeszcze dwie osoby, jakby doszły, byłaby 50. Póki co chyba wszyscy jeszcze są aktywni. No słuchajcie, niby turniej o taką, powiedzmy, przysłowiową pietruszkę, ale emocje zawsze są, prawda? W jakimś stopniu się objawiają. No każdy chce wygrać, no każdy chce wygrywać partię szachów. Dobrze. Dlaczego nas nie paruje? Zbyt mało ludzi. To czekamy cierpliwie, moi drodzy. A propos tych memów, jak macie ochotę je wysłać, to poproszę na maila. Maila na pewno znajdziecie w opisie na YouTubie, w informacjach lub na Facebooku. A jak ktoś chce, to bardzo proszę, mogę zaraz podać. Przez pewien okres czasu, 80 partii wygrałem, teraz wygram z 30%, bo po wpadce się denerwuję i poddaję się. No niedobrze. GJ. Głowa ważna, tak? Obecny czas, zagram E4. Głowa ważna. No, trzymam, Stefczyku, za ciebie kciuki. No, trzeba walczyć. Zagramy sobie gambit szkocki. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Okej, poszło tak. No dobra, to teraz tutaj wybijemy w takim razie na D4. To taki gambit, nie gambit już wyszedł, ale ten goniec nie ma gry. Przez tą przekątną nie ma gry. Przez G6 można go próbować wyprowadzać. Okej. Zawsze się chce wygrywać, ale dla nas to jest już duża satysfakcja pana pokonać, a dla pana pewnie najlepsza. Jakiegoś giema się ogra. No tak, no powiedzmy z tym giemem to masz rację. A jeśli wy mnie ogracie, macie satysfakcję, no to tym bardziej jest mi miło. No zawsze wszystko zależy od poziomów, słuchajcie. No i siedmiolatek jest w stanie wygrać z 15-20-latkiem, tak? To nieważne jaki wiek, ważne jaki ma się poziom, ile się ćwiczy, czy ma się talent. Znaczy talent może nie jest tutaj główną cechą w szachach, ale praca przede wszystkim. I czy się szachy lubi? No jak się szachy lubi, albo jak się je kocha, to już w ogóle jest wtedy wszystko jest proste, łatwe i przyjemne. Okej, to tutaj się zaczęliśmy na pionka D6. No talent oczywiście, że też, ale no nie każdy ten talent posiada, tak? Tą smykałkę do szachów. A ktoś bardzo chce grać, no to pracą jest w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo. Oczywiście tego pionka na B2 nie za bardzo można wziąć. Znaczy, proszę brać, proszę brać. Nie można brać, słuchajcie, bo wieża z F na B1 i hetman leci. Talent do przegrywania? Znaczy, zależy jak to interpretujesz, bo jak ktoś przegrywa partię na przykład, to różnie ludzie reagują. Niektórzy mają złość sportową w sobie, ja czasem tak mam. Niektórzy się obrażają na cały świat, tak? A niektórzy reagują tak jak na arcymistrzów na przykład przystało, czyli z klasą przegrałem, jutro jest nowy dzień i tyle, no. I to jest chyba też niezły talent, jeśli można tak to nazwać. Ja to tak to zrozumiałem. No ale przegrywać, talent do przegrywania w sensie, że jest się takim słabym może, tak? O to chodzi. Słuchajcie, no każdy na jakimś poziomie na pewno znajdzie dla siebie jakąś tam radość z szachów. Na pewno tak jest. Na pewno tak jest.
Pamiętam jeszcze, jak byłem dzieciak, no to dla mnie dużym osiągnięciem było ogranie dorosłej osoby z drugą kategorią. Jak ja miałem wtedy czwartą czy trzecią, to był taki sukces, tyle emocji, zadowolenie od ucha do ucha i przez 2 tygodnie chodziłem po prostu radosny i szczęśliwy. Potem wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak się poziom poprawia z biegiem lat. No to chce się wygrywać i szarpać się jeszcze silniejszych zawodników. No tak to działa, dobrze o tym wszyscy wiedzą, prawda? O, witam cię, Smoku, witam serdecznie. Okej, tu zagramy F3. Prawie zremisowałeś z szach 8. No to dzięki, Michał. No, nowe osiągnięcie. No, no wiesz, no, no okej, no fajnie. Prawie zagrałem z Magnusem Carlsenem w turnieju, tak? Też można tak sobie powiedzieć. Dobra, wbijemy tutaj skoczka wysoko i spróbujemy wybić to hetmanem, potem wieżą, jeżeli wymieni hetmany. I drugą wieżą naciskać na punkt D6. No tutaj jedna wymiana jeszcze nie zaszkodzi. No i teraz jak wieża na przykład zagra na E6, to mamy bicie na C5 i tam wisi wieża, pionek zdobyty. A tutaj jak zdobędziemy pionka, przepraszam najmocniej, to przez ten sok porzeczkowy, czekaweczka, jak pionkę zdobędziemy, to będzie dużo. Przez 40 dni rozegrałeś 420 partii, czyli takie jakieś 10 partii dziennie średnio. 240 wygrałeś. Gratulacje. No to jest ponad połowa, tak? No trzeba grać bardzo dobrze, żeby moi juniorzy tyle grali partii. Jeszcze zależy na jaki czas, prawda? Jak dłuższy czas, to super. Jak na minutkę, to wiadomo. Już czytam. Jak byłem dzieciakiem, to pamiętam, że myślałem, że szachy są do nauczania. Do nauczenia. Teraz, czym więcej gram, wiem, że szachy są tak rozbudowane, że Stockfish do końca nie jest w stanie ich ogarnąć. Poniekąd tak jest. Poznać zasady możemy w 30 minut, ale żeby się szachów nauczyć, no to potrzeba życia i też nie nauczymy się ich na pewno najlepiej. Tam C4 można było wcześniej oczywiście aktywność złapać tą wieżyczką. Tutaj teraz już wybijam kolejnego piona i robi się niewesoło. No 3 plus 2 jak trzaskałeś, no to 400 partii, 420 przez ponad miesiąc. To nie jest chyba aż tak dużo, a rozegraj tak 15 na przykład, takie partie albo półgodzinne, to już jest niezły wynik. Sok porzeczkowy, uważaj na podkoszulek. Jo, będę uważał. Ja tak raz go załatwiłem, koszulki używam tylko do koszenia trawy. Plama została. Nic się nie stanie. Akurat zdradzę wam, to nie jest najważniejsze, ale ta koszulka też już ma plamę od chyba krwi. Brzmi to strasznie, ale po prostu od stróbka tam się zrobiła i na szczęście jej na streamie nie widać, więc sobie ją zakładam. Dzięki serdeczne, mój drogi przeciwniku. Trzecia partia za nami. I 20 minut turnieju również za nami. Powoli zbliżamy się do ukończenia 1/3 turnieju, jeśli chodzi o czas. 50 ludzi, ekstra, jednak 50 dopisało, bardzo się cieszę. To już mamy turniej zaliczony. Kim jesteś, mój drogi przeciwniku? Nie wiem. No dobra, ja sobie zagram na 5 minut i 1 sekunda, przynajmniej sobie trochę też pogadam z wami, żeby się za bardzo nie śpieszyć. W roli motywatora? Może, zależy kogo mam motywować. Bo czasem można użyć metody delikatnej, że tak się wyrażę, ale nie uważam się za dobrego motywatora. Znaczy, dobra, nie było też takiego pytania. Chodzi mi o to, że na przykład nie wiem jak na przykład juniorów mam zmusić swoich, znaczy zmusić, no, zachęcić do tego, żeby w te szachy grali trochę
Znaczy, żeby trenowali po prostu więcej, tak? I robili to, co mają niby robić, a nie każdy się mnie niestety słucha. No ale ja już nic na to nie poradzę. Kiedyś się tym trochę przejmowałem, trochę, nawet trochę bardzo, ale teraz no, staram się odrobinę odpuścić i może to dla wszystkich wyjdzie na zdrowie. Aż się tutaj rozgadałem. Tu bicie, no to tu mamy bicie. Czternaście lat. Piękny wiek, zazdroszczę. Możesz w szachach dużo jeszcze osiągnąć. No, powiem ci, no, przemoc to nie, ale tak. Postraszę ci nie zaszkodzi. Okej, okay, tutaj coś się dzieje. Mi się podoba takie trzaśnięcie. Gońca. Ten goniec zawsze tu będzie przeszkadzał. Aha. Tu jest jeszcze bicie. Dobra, tego nie zauważyłem, ale to nie przeszkadza absolutnie w niczym. No to sobie wróćmy tą wieżą. Bo tutaj mojemu królowi nic absolutnie nie grozi. Smoku, nie wiem dlaczego cię tutaj wykluczono, nie mam pojęcia. Na 600 sekund, przepraszam. Już drugi raz to się dzieje, prawda? Tam jakaś komenda musiała być, nie teges. I ze mną na odwrót, jestem zdrowo uzależniony od szachów. Michał Nawrocki. No, tak czuję po komentarzach twoich. Bardzo fajnie. No to trzeba grać. Słuchajcie, trzeba grać w szachy. Niestety mieszkam na wsi i poza internetem nie mam innej opcji rozwoju. Ale, Stefczyku, nieprawda. Ja też się wychowałem na wsi praktycznie całe życie. Od 19 roku życia mieszkam w Olsztynie i też sobie radziłem, możliwości były, a jeszcze wtedy internetu nie miałem, znaczy no miałem już jako nastolatek, tak? Więc to nie jest żadna wymówka, a nawet przywilej bym powiedział. Masz ciszę, spokój, świeże powietrze, dobre warunki. O tak bym to ujął. Okej, okay, tutaj mogłem wieżę zbić i próbować dać mata ładnie. Damy szacha. Tutaj trzaśniemy. Tutaj trzaśniemy. Już tam był mat, ale nie zwrócimy uwagi. Dobra, to ma dajemy mata w dwóch ruchach. Ach, ojejku! Ja myślałem, że mam wieżę na B8! Mój drogi przeciwniku, mogłeś mi zmienić hetmana. Przepraszam, że się śmieję, ale myślałem, że mam wieżę na B8 i sobie dałem tam. O, rety, rety, sorry. O, Matko Boska. Matko Bosko Częstochowsko, jak to mówią. Jeszcze trzeba dać mata, oczywiście. No tego jeszcze nie grali. No podejdę królu. A, też tutaj już jest mat za chwilę. Dobra, jest. Dzięki serdeczne. Link abo? Caps lock, krócej mówisz. Okej. Okay. No dobra, to tutaj trzeba podpowiedzieć smokowi, żeby tam nie używał takich rzeczy. Jak on zaraz wróci do nas na pewno. Co można uznać za szachowe osiągnięcie w przypadku czteroletniej dziewczynki? No, powiem szczerze, mam do czynienia z dziećmi w tym wieku. 4, 5, 4, 5, 6 i więcej. Osiągnięciem na pewno będzie to, że będzie zainteresowana szachami i będzie uczestniczyła w zajęciach w przedszkolu, o ile takie ma. Także myślę, że na początek to radość z gry to jest największe osiągnięcie. W ogóle tata, mama chodzi grać w szachy i koniec. No i to jest ten sukces. Dobra. Obrona królewsko-indyjska. A, mogłem zagrać coś innego trochę. Jakub Jaca. Witam cię, Jakub Jaca. Widzę tutaj, już mam przeciwnika, który coś ogarnia. Znaczy, nie to, że inni nie ogarniali, tylko ogarnia trochę tutaj te schematy. O, to chciałem powiedzieć.
Dobra. U mnie, jeśli chodzi o moje lekcje, pytasz mnie, SKF, graf, jakbyś doprecyzował, ale pewnie tak, pewnie o to chodzi. Już się muszę wyrobić z waszymi komentarzami, już na wszystkie za chwilkę odpowiem. Do zobaczenia, Stefczyku, dzięki, że byłeś. To jest sok z porzeczki, przysięgam. No, jest go mało, wygląda tak, jakby to drink albo whisky, oczywiście, ale to nie absolutnie nic z tych rzeczy. Już się skończyło. Może żonę poproszę, żeby mi jeszcze tutaj dostarczyła soku. Albo za chwilę sam po prostu pójdę. A, H4, chcesz mnie atakować tutaj mocno? Nie, 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 nie pozwolę. SK w grafie. No, aktualnie biorę stówkę za 60 minut lekcji. Ale powiem szczerze, że trochę tych lekcji mam i coraz ciężej mi się w grafik wbić. Też myślę o takich zajęciach, myślę, że grupowych. No, Dawid Czerw takie grupowe zajęcia robi. To jest na pewno dobry pomysł, bo przekazuje raz wiedzę wielu osobom naraz i finansowo na pewno wychodzi lepiej dla uczniów. No i lepiej dla trenera i czas zaoszczędzamy, to chyba najlepsza forma. No ale oczywiście są osoby, które życzą sobie indywidualnych zajęć, ja to rozumiem. No tak to wygląda u mnie na ten moment. Już czytam dalej. Spróbujemy sobie poświęcić pionka. Można go odbanować wcześniej. Ale do niczego nie namawiam. Wiesz co, Kruci, ja teraz nie mam jak tego zrobić. Ja troszkę tutaj tego Twitcha, jeśli chodzi o takie funkcje, nie ogarniam. Akurat Smok miał mi tutaj być moderatorem moim, ale sam się zbanował, powiedzmy. No zaraz wróci, 600 sekund to niedużo. Skąd polecam uczyć się debiutów? Czy są książki? Na pewno sobie można poszukać w internecie jakieś książki debiutowe. Każda jest dobra, na pewno. Jak ktoś zaczyna, ma piątą kategorię, czwartą, jak najbardziej. Jak ktoś nie ma kategorii, również. No ale polecam przede wszystkim na tym etapie dużo grać i rozwiązywać zadań. Więcej grać w ogóle niż zadań. Jakieś takie podstawy gry, typu tam zrozumienie pozycji czy coś, no to dobrze jest zrobić na przykład z trenerem, a jak się nie ma trenera, no oglądać filmiki, tak? Zagraniczne, polskie. Polecam niejakiego pana Szachusia na YouTubie, może znacie. Się śmieję trochę, ale każda analiza partii wytłumaczona przez kogoś silniejszego od siebie to jest na pewno jakaś nauka. Ja również oglądam od siebie lepszych i też się dzięki temu uczę. I dużo partii też analizuję nadal. Co tam się jeszcze tutaj wyrabia na czacie? Czytam. Wiem, Adamie, że napisałeś do mnie wiadomość na Lichessie, ale nie odpiszę ci teraz. Po prostu gram. Rikitiki, dwa patyki. Pisze. To jak w tym kawale o szachach, jak wraca pijany mąż. Tak, to jest już suchar, tak. Znaczy suchar, no znany, znany, znany. Jasne, że wraca. Śmierdzisz whisky, a można to, a co szachami pachnąć? Coś w tym stylu, tak. Tak było. Tak było, tak grali. Zagramy tu. Jeśli zbije, to zbije i mamy tutaj strzałka. A jeśli przepka, to możemy tak. Skoczek zawsze ma odejście na e5, a tu atakujemy na c3. Do następnego czwartku. Dzisiaj mamy środę. Ale do następnego, pewnie. I tutaj, panie kolego. Ok, wrócimy grzecznie na pionka, się zaczaimy. Zbite zostało, ok. To lecimy tak, wieżyczką. Dobra. Myślę, że zbicie jedno nikomu nie zaszkodzi. Tutaj wisi. A może pionka podeprę? No wieża odbije, tak? Wieża raczej odbije. No dobra, pionka trochę podciągnę.
Tu się trzyma, podciągnę piona. Czemu nie? Smoku nasz kochany, wracaj do nas. Pewnie zaraz przyjdzie. Mam nadzieję, zresztą już te 5 minut mi się wydaje, że minęło. To trzeba podpowiedzieć tutaj. A, tu wisi, ok. Jak tu wisi, to tego nie bronimy. Chyba. Zagramy tak, konsekwentnie. A tego bicia tutaj się hetmanem raczej nie boję. Bo mam odbicie na D5, chociaż można byłoby oczywiście obronić. O Jezus, 600 sekund, ile to jest minut? Boże kochany, sorry. 10, tak? 10 minut. O matko, ta matematyka. To przez tą porzeczkę. Dobra, tutaj mi wjechał. No to lecimy dalej. Okej. Tak. I tu grozi. I tam grozi. Czasem słuchajcie, jak na przykład myślę o pozycji i rozmawiam z wami, to czasem nie słyszę, co mówię. I też nie zwracam na to uwagi. Oj, podzielność uwagi ważna. No dobra. Tu myślę, że już jest blisko zwycięstwa. Cuda się chyba nie zadzieją. No to myślę, że... No dobra, brać wieżę, czy brać skoczka? Nie no, chyba wieżę wezmę. Na jedno wychodzi to i to, i to jest wygrana. No ale to może jest szybsze, bo tu jeszcze mam po prostu szacha i odbicie. Smoku, piszesz, tak, 10 minut na aucie, sprawa jest chyba prosta, odpisałem Stefczykowi jego pełną nazwą i prawdopodobnie za jego 3 ostatnie litery znika, który nie napisze ponownie, mnie wywaliło. A, no tak, to czekaliśmy na ciebie. Smoku, wiesz co, Kurci podpowiada, że też jakieś tam linki czy coś, jak się wkleja, to też Mubot chyba wyrzuca, więc to sorry. Witam cię, Ustjur, z kim ja tutaj gram, Rod Krako. O, witam cię, Lordzie, graliśmy już. Pamiętam, że mi proponowałeś też mecz jakiś, to może kiedyś się spotkamy, jakaś będzie gra z widzami, czy coś w tym stylu, jak znajdę czas, to do ciebie napiszę. Ja pamiętam wiadomość twoją, dzięki serdeczne. Zamiłowanie do obrony królewsko-indyjskiej wzięło się od pana świętej pamięci Zbigniewa Szymczaka, z którym zaczęliśmy takie sesje kilkuosobowe kiedyś tam za juniora. No i słuchajcie, no pokazał tą królewsko-indyjską, pokazał, jak się świetnie tam atakuje, jak się miażdży przeciwnika, no i koniec, no i tyle w temacie. I się zauroczyłem tym debiutem. Przede wszystkim on jest, ja już powtarzałem wiele razy, jest raz, że jest trudny, bo jest czarnymi, jest trudny, ale jest za to dużo taktyki, pięknych zagrań, cichych ruchów, strategia. Dzięki właśnie tym debiucie, dzięki obronie królewsko-indyjskiej strategicznie po prostu zrozumiałem, na czym szachy polegają. No wszystko tam jest, po prostu różnorodność wszelakich planów i akcji szachowych, jakie się dzieją w różnych debiutach. Poza tym no, jest debiutem ambitnym, a ja lubiłem grać ambitnie. No lubiłem, po prostu. To, co trudne, to mnie fascynowało. Nie szedłem raczej na łatwiznę w szachach. Jak ktoś grał jakiś debiut i tam udowadniał, że wariant jest dobry, to ja oczywiście musiałem swoje postawić albo szukać rozwiązań. No tak jakoś, no to myślę, że no ja jestem zadowolony z tej decyzji, że ten debiut poznałem. Polecam każdemu, naprawdę. Nie używasz linków i caps locka. No to nie wiem, co tam się zadziało w takim razie. Ciężko mi doradzić i powiedzieć, co ja tutaj mam grać teraz. No dobra, niech będzie tak. Lordzie, bardzo dobrze tutaj grasz. Naprawdę dobrze.
Gelfand Nakamura, no a Gelfand specjalista po D4, słuchajcie, to też Nakamura grając przeciwko specjaliście po D4. Obronę królewsko-indyjską, to już jest kozactwo naprawdę na najwyższym poziomie. Mega. To ja zaraz coś podstawię chyba. Chyba tak. No dobra, ale zaryzykujemy, tak, zagramy. Smoku, ale jak nie masz uprawnień, to do Michała proszę tam się jakoś zgadajcie. Michał, nie wiem, czy wy się zgadywaliście. Chociaż ja mówię, ja nie naciskam spokojnie, bo to streamy to są dosyć rzadko. Nie jest to jakieś pilne, także spokojnie. Z kolei może któregoś pięknego dnia spróbuję na YouTubie po prostu zrobić streama. Wiem, że namawiałeś mnie, dużo ludzi o tym też pisze, sporo osób to pisze, żeby na YouTubie robić. Ja na YouTubie nigdy nie robiłem, też muszę się do tego po prostu przekonać, a wiecie, z pewnymi rzeczami trzeba się trochę przespać, przetrawić i jakoś to będzie, myślę. No, krócej, to chyba specjalista jesteś od takich rzeczy moderatorskich, to można ciebie też podpytać, na pewno. Okej. I skoczek na C4 wjeżdża. Gońca tutaj kosimy. Troszeczkę mi się tu pozycja już białymi poprawiła. Jest szybki strzał i A5 koniecznie. I pionek C5 będzie tutaj bardzo mocno bombardowany. Pionek na A6 zostanie słabością. No i lecimy po pionka, mój drogi. Nie będę tutaj w ogóle ukrywał, co chcę zrobić. Dobra. Można najpierw tak tutaj przydzwonić. Dobrze, Smoku, tak, ja czytałem to, co pisałeś wyżej. Jasne, jasne. Dlatego też pewnie cię. Aha, wywaliło cię, zgadza. Musiało cię wywalić, bo ja tego typu słowa tam uwzględniałem. Zgadza się. Okej. Lecimy tak z blokadą. Chociaż tutaj czarne mogą się też przetrzymać, tak mi się wydaje, ale jeszcze tak zagramy. Jak wieża zbije, to my tutaj trzaśniemy. Ale tu nie zbije. Dobra, jakieś H4. Lufcik trzeba zrobić. Okej, okay, no to lecimy na przeciwnika. Mimo, że nie mamy mało figur. Znaczy mamy mało figur, ale G4. No może G4 jest zbyt szalone. Ale trzeba grać dosyć agresywnie. Tutaj wieża, tutaj król, żeby jakaś wieża miała opcję. Ha, tu mi leci pionek po prostu. I okej, okay, gramy tak. Może coś tu się z tego urodzi, typu H5. Albo i się nie urodzi. Zagrajmy tak, tu patrzymy, tu bronimy. Jeszcze tutaj taką opcję chcę zrobić. Dobra. No, tutaj mnie, panie lordzie, chyba wykosisz za chwilę. My tu gadu gadu, a w szachy tutaj się pozycji robi gorąco. A tu jest jeszcze strzał. To tego nie zauważyłem. Przyznaję się bez bicia. No, pozycja jest przegrana białych na pewno. To na stówę. Wystarczy tu trzasnąć, wieża B1 grozi. Jakieś wieża C2, będę musiał pasywne zabrać. Pionek poleci kolejny. Czyli te G4 było niezbyt dobre. A może ten ruch może jest jeszcze lepszy. Jak widać, czy tam miałem jakieś wieczne szachy? Chyba nie mam.
Ano, mam nie. No właśnie, w wygranej pozycji zbytnie rozluźnienie, jakiś szaleńczy atak się nie udaje. Wieża D3, bardzo ładny ruch. No będę musiał chyba złożyć broń. No dobra, składamy broń. Gratulacje. I lecimy dalej. Dobra, a tu się zaraz muszę brać do dzieła, no bo kurczę blade. Przeciwnicy mi odskakują. Widzę, że Andrzej, że zero porażek. Ciśnie wszystkich. No dobra. A zagadują, no to muszę czytać tutaj, słuchajcie, muszę z wami rozmawiać. Na szachach się nie znam za bardzo, bo mam ledwo czwartą kategorię, ale zauważyłem, że często pomimo bardzo dużej przewagi czasowej popełnia pan błąd przez zbyt szybkie ruchy, pomimo że jest pan w stanie zagrać lepiej. No tak bywa. Zaczynamy, teraz już się skupiam na partii. A wydaje mi się, że myszka się osunęła, ale zagramy F5. A to jednak się nie osunęła. Przeciwnik tutaj gra głupoty. No to lecimy. To są głupotki. Ewidentne. Tak, prowokujemy do D4, chociaż D4 jest dobre. No, zagrał głupotki i dostał pozycję już normalną. C5 będziemy grać. Okej, tak, skoczkiem. Tutaj wybicie, zrobimy wybicie. Okej, wieża E8. Zgoda, hetman. Jakieś opcje. Jeszcze gońca trzeba wyprowadzić, tak. Skoczek A5, skoczek C4. Jednak zagrał szybciej. Spróbujemy wymienić hetmany. Skoczkiem? Co? Tak? Tak można? No dobra. Okej. Bo ja wiem. Co to jest za pozycja? No dobra. Niech będzie i tak. Skoczek i tutaj spróbujemy zagrać. No jestem bez pary gońców, więc biały ma chyba lepiej. No zobaczcie, przeciwnik zagrał mi, jakiś junior zagrał mi tutaj, no. Dziwną grę i dostał całkiem. A ja muszę się śpieszyć, żeby tu bobolców nie popełnić. Jak to teraz rozgrywać? Muszę się zastanowić. Adamie, link do tego turnieju jest na Facebooku. Proszę, zerknij tam. Ja już teraz nie wkleję. W tym momencie ci nie wkleję, ewentualnie za chwilę. Czyżby leciało mi skoczek? Chyba jeszcze nie. Tutaj mam. Ale pograłem trochę jak środka. To widać. O, ten układ mi się nie podoba. Ładnie mnie tu załatwił, a tu jeszcze podstawiłem. A czy można brać? Jakoś mniej czasu. No widzę tutaj. Nikt nie próżnuje. Tutaj mam strzał na szczęście teraz z szachem. Już nie mam. Będziemy walczyć. Cóż nam zostało? Skoczek dobrze współpracuje z gońcem. Tu się wszystko trzyma.
Gdzieś jakąś aktywność by wypadało złapać, ale gdzie? Nie widzę. Wybije mi to? Ok. Aha, szacha dał. Się w ogóle nie bał. Dobra, ten pionek mnie i ten nie może już interesować. Muszę grać aktywnie. Tutaj. Dodam szacha kolejnego. Biorę pionka. Jasne. Oj, ma, jest F5 właśnie. F5 było dobre. Groźnie już jest. Już jest mało czasu. Już jest bardzo groźnie. A no tak. Dobra. Juniorze, gratulacje. Tu figura leci, bo król tutaj to wieża tu. No to mamy dwie w trąbkę pod rząd, moi drodzy. No, ładnie, ładnie. Połowa turnieju za nami ponad. To trzeba się brać do roboty teraz. Do Bosiewka, jak świetnie idzie. No, 53 osoby, fajnie, dobrze jest. Bez czasu tutaj przeciąłem, no tak. Piotrze, no nie mogę, bo ja mam jeszcze obowiązki później. Poza tym, może kiedyś jakiś weekend, ale to już nie przy szachach. Tylko z szachistami, powiedzmy. Co ja w ogóle wygaduję? Dobra, dajcie się skupić, ludzie. Co ja gram w ogóle? E4? Ajajaj, jeszcze mało czasu, nie swoje rzeczy. No. Też prawda, wiecie, nawet wypicie pół piwa, czy nawet jednego, może czasem pomóc. Takie przypadki też widziałem. No ale ja tam się na fizjologii nie znam aż tak dobrze, jeśli tak dobrze się wyrażam. Zresztą zejdźmy z tego tematu, słuchajcie, trzeba pić wodę, soczki porzeczkowe. Hasło, proszę bardzo. Hasło do turnieju. Okej. Poleciał. Tu zbije. Dobra, biorę trzy figury za hetmana. To w ogóle bez zastanowienia. Szach chyba nic nie działa aż tak dużo tutaj, chociaż wtrącony zawsze jest. Dobra, jak teraz zagrać? Jak tu zsynchronizować figurki? No, D3 gońca wstawimy. Taki ruch trzeba zagrać raczej. Dobra, plan jest taki: skoczek A4, skoczek A4. Jeśli hetman D4 to są ładne tutaj widełki. Znaczy nie widełki, tylko jak to się nazywa? No prawie widełki. Nieistotne, no przeciwnik to widzi. Jakiś tutaj ruch to zawsze tutaj. Chodzi o to, żeby też te figury były trzymane przez pionki. One wtedy będą ze sobą dobrze współpracowały. Już będą współpracowały, bo jak na przykład hetman C7.
To goniec E3, tutaj fajnie się pilnuje wszystko. A jak przepcha na D4, to zawsze goniec będzie miał lepsze opcje. Punktowo jest równo, a w praktyce zależy od pozycji, ale ja w większości przypadków wybieram trzy lekkie za hetmana. Komenda mod Smok Lublin, ale nie rozumiem, jak skopiować, skąd ją, jak skop... Nie kumam trochę. Nie za bardzo kumam, o co chodzi. Może Michał jest na czacie, ale nie, Michała nie ma. Ukośnik mod Smok Lublin, ale to co skopiować, to i wkleić. A co to wtedy da? Aha, poczekaj, dobra. Krócy pisał, że. Na komórce jesteście, dobra. To ja to przepiszę po prostu, tak? Mod Smok Lublin, proszę bardzo. Mam nadzieję, że zadziała. Coś tam nie zadziałało. Tak, zagrajmy szybko. Błędne parametry. Aha, to trzeba napisać tak w tych nawiasach chyba. O, może teraz zadziała. Nie, nieprawidłowa nazwa użytkownika. Coś tutaj chyba nie trybi. Jeżeli krócej jest, to może podpowie. Tutaj. Tury na tory. Można język połamać. Dobra, tutaj. To tak. Jeszcze można było zbić w zasadzie. Dobra, to bijemy teraz. Tu jest też opcja, tu jest też zbicie, jest dobra opcja. Smoku, ja kopiuję sobie to, co napisałeś, próbuję wkleić, ale nie działa. No, dokładnie to robię. O, udało się. Udało się. O, tu podstawiłem. Jak widać. A nie, nie podstawiłem, bo jest szach i jest wieża D1. Jest, smoku, działa. Dobra, w porządku. Ta pozycja też musi być wygrana dla białych. Technicznie ta pionka można wziąć na pewno, chociaż można było też przyblokować pole. Spokojnie można bronić. Tak, teraz na czacie proszę być grzecznym. Słuchajcie, nie ma żartów. Dobra, tu jest czas dodawany. Zapomniało mi się. Zrobimy lufcik. A tu szacha podstawiłem. Znaczy szacha podstawiłem. Szach jeszcze nic nikomu złego nie zrobił. Dobra, dziękuję ci, tury na tory.
No lecimy dalej w temacie, słuchajcie. Tniemy czas i lecimy. Bardzo proszę, strzelcu. Hasło. Do Bosiewka. Witam cię serdecznie. Tnę czas i lecimy. Okej. Okay. To jest dobre dla czarnych? Nie wiem. Ale próbujemy. No pionka wezmę, nie? Ale wolę wyprowadzić figurę. Czemu ja pionka nie wziąłem tak po prostu? Jakoś tak już w nawyku mam, że wolę figurę jednak wyprowadzić. Tutaj. Może tak w ogóle? Okej, okay, ruszada. F6. Skoczek ma tu opcje dobre na G4, E4. Dobra, to zagrajmy tak. E5 zagrajmy. Troszeczkę trzeba rozwalić tutaj pozycję króla. H3 to E4. Chociaż tutaj te pionki się ustawiły całkiem, całkiem. I może tak. Zwiążemy hetmana. Przy okazji coś będziemy straszyć takimi ruchami. Ok, tak, spróbujemy. Tutaj zagrał. Atakujemy tego króla. Dobra, tutaj również. I no bije. Wziął i nawet się nie pytał o zgodę. Dobra, wybijemy, pilnujemy H7 i tu jest jeszcze jakaś opcja na D2. To mamy mata. Dzięki serdeczne. Czyli wicelidera tutaj żeśmy trochę pogonili. No, próbujemy dalej. 29 minut do końca. Robi się gorąco, słuchajcie. Robi się gorąco. Ale fajnie, fajnie. 55 osób ekstra. No i czekamy na kolejnego przeciwnika. Widzę, lider gra. Jakub Jaca. T-Rex, witam cię serdecznie. Oj, coś mi się tutaj zamknęło. Lecimy. Karokaun. No dobra. Lecimy z karokanem. Czy tu przypadkiem nie leci już goniec? No chyba tak. Goniec G6, H5. No
Tak chyba mogę. Chodzi o to, żeby tego gońca wziąć. Ale sprytne zagranie, bo jak C3, to jeszcze goniec tu miałby opcję. Słuchajcie, na pierwszej lidze, jak grałem te szachy klasyczne, podczas jednej partii wypijałem dosłownie jakieś kilkanaście, no do 10 może filiżanek herbaty. Masakra. Ale czułem się bardzo, że tak powiem, rzeźki przez całą partię, grając nawet partię 4 godziny, 5 godzin, więc chyba pomogło. Jednak nawadnianie jest ważne. Dużo zielonej. Będę to praktykował częściej, po prostu lepiej mi się gra. Już nie chcę mówić w tym wieku, ale jakoś trzeba sobie pomagać. Wspomagać się, a chyba herbata nie jest zabroniona. W dużej ilości. I tutaj też będzie trzeba praktykować jakieś nawadnianie się podczas Tablet Tuesday, czy jakikolwiek turniejów pewnie internetowych. To jest ważna sprawa. W październiku mamy Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców online, tak też będzie się działo. Trochę będzie tej zabawy. Ale ja herbaty w domu akurat tak nie piję często, tylko na turniejach sobie szybko parzę. No tak to w domu zielonej to dwa razy na miesiąc może mi się zdarzy także. Yerba mate również używam. Zgadza się, yerba mate jest spoko. To widzę tutaj takiego szacha i strzał na F. Strzał na F7 chyba jest. Król bije. Aj, chyba nie. Chociaż może. No dobra, nie będę ryzykować. Po prostu zdwoję wieżę i spróbuję uderzyć. Od razu. No to lecimy. I tutaj grożą maty na E7, proszę pana. Dobra. Gonimy. Poszło takie zagranie. Czy tutaj jest taki szach niebezpieczny? Ja się pytam. I teraz tu? Z matem. Dzięki serdeczne, T-Rex. No, wpadła pierwsza piąteczka. Jest ok. ...24 minuty do końca, więc jakieś 20 minut ewentualnie gry, jeśli chodzi o liczenie punktów, to też różnie bywa w arenach. Bo jak na przykład dostanie 4 minuty do końca i zaczniemy grać, to może nam punktów nie przyznać, jak skończymy partię po upływie czasu. Chociaż tam dokładnie, nie wiem jakie tam są zasady nawet na tym liczesie. A myślę, że to mało istotne. Ważna jest gra, no ale nie ukrywam, walczymy tutaj o miejsca, mocno. No tutaj u Andrzeja wuja jest całkiem ciekawa, ładna obrona, hetman A3, tutaj się broni od szachów jakichkolwiek, ładny ruch. Okej. O, widzicie, i warence na przykład teraz nie paruje mnie jeszcze, tak? Czyli trzeba trochę poczekać, jak widać. Dobra,
mamy. Tury na tory, znowu się spotykamy. Lecimy. Będzie tak. Kompletnie nie mój debiut białymi, ale wyprowadzać figury, piony do centrum i gramy. Spróbujemy od razu tutaj przeciwnika poatakować. Za szybko to w ogóle było chyba zagrane z mojej strony. Co tam wstawimy, żeby coś poszalał. Wymiana hetmanów nam się szykuje. No tak, uproszczenia. Okej. Na to liczyłem. Grozi wzięcie tu i potem wzięcie tu. Chyba się wszystko ułoży. To dwie figury zabierze, trzeba przytulić. Dlaczego nie zagrałem tu? No bo i tak bym mnie odstraszył, więc sobie zagrałem od razu na B5. Wieża C8 by było. Chociaż może to i dobre by było gońca, wtedy by nie byłoby A6. Może, może. Okej. Spróbujemy tak. Skoczek miał tu opcję na C4. A, odpędza mnie od razu. No dobra. Słusznie. Teraz on ma C4, takie zagranie. Okej, to zawsze też słabości na D4 wybije szybciutko, tak, C3 można, goniec C1, trochę mnie tutaj przeciwnik miażdży, ale z powrotem, o tak mogę zagrać na przykład i zblokować wszystkie wieże. Tutaj zagrajmy sobie teraz, wyprostujemy sobie sytuację, tak, tu jest wszystko w porządku chyba. Dobra, króla do środka, jak najwyżej, tu skoczek broni, więc jest ok. A król E2 może. Tak, tu grozi. Ok. No, czat trochę zamilkł, jak Smoku został moderatorem, słuchajcie. No tak, trzeba się bać oczywiście. Nie no, żartuję, wszystko jest w przyjaznej atmosferze. Dobra, na to też liczyłem, bo skoczek F5, skoczek D6. Zbijemy to. Tutaj? Skoczek E8, skoczek C4 za chwilę. Dobra. Na C4. I na A5 pioneczek leci. Tu już skoczka przerzucamy potem.
Dobra. Tutaj zagrał, tutaj zagrał. I zdążymy zbić na F5. Jeszcze poczekam z tym biciem, może coś lepszego będzie? Nie no, chyba nie. Wtrąconko jest. I skoczek F3 jest również do zagrania. Skoczek E6 grozi również. Dobra, króla scentrujemy, E5 gramy. Myślę, że bardzo ciężko tutaj już grać białym kolorem, czarnym kolorem, przepraszam. Tak, G4, skoczek E5. No może G3 jeszcze. Żeby nie dawać żadnych szans przeciwnikowi tutaj. Tak? Można tak? Chyba można. A, tu piona oddałem. Bez pomyślenia w ogóle. Dobra. Tak. Tu i tak się wygrywa. Tego biorę. No, oczywiście mogłem też zagrać pionkiem do góry. No i chyba trzeba to robić w końcu, żeby. No, skoczek A4 mam i tym idę do góry. Dobra, dzięki. Gonimy Andrzeja. Ciekawe, czy uda mi się jeszcze z nim zagrać. Dobra, okej. Kim jest ten zawodnik ADRM? Nie wiemy. Dobra, musi nas z kimś sparować. No tutaj widzę, Andrzej chyba ma kłopoty. Dobosiewko, no. Na ten czas znowu. Powinienem. O, ty również. Dzięki za odwagę. I za równe szanse. Zagrajmy E5. Okej, tak. Jakiś dziwaczny ten plan, ale można grać zawsze dziwne szachy. Tego wezmę, a nie wezmę. W ogóle goniec nie wychodzi. Dobra, tak. A nie, to jest bicie. Co ja w ogóle gram? No właśnie. Bzdurę zagrałem. Muszę tak. Okej, może jakiś skoczek D5 spróbujemy. Liczę na wymianę. Wtedy jeszcze można pożyć trochę. Okej. Wieża E8. Oczywiście skoczek D4 będzie zagrany. Może tutaj. Zawsze trochę przyblokuję i tym pionkiem do góry lekko. Jedną wieżę wymienię, ale już drugiej nie. Chociaż z drugiej strony wymienię to, słuchajcie, i zagram tak. Goniec z hetmanem to może być dobrym połączeniem. Trzeba odpowiednio tam jakoś. O, jeszcze tak tutaj. Chociaż mogłem też tutaj, za szybko zagrałem.
Chociaż to może H3 się przyda. Okej, zagrajmy. Tak, zagrajmy. Jakieś tam opcje się pojawią, żeby przeciwnika męczyć. Tutaj? No to szacha daje, panie kolego. I co, uciekasz? O kurczę, blade. Nic nie ma? Niewiarygodne, nic w tej pozycji nie ma. Tak? No jeszcze tego gońca nie oddam. To musi być dobra czarnych już. Chociaż z drugiej strony pion więcej. Wybił. No, nieźle. Powiem szczerze, że... Aha, bo tutaj leci. Nieźle, nieźle. Tak, spróbujemy. Tak, spróbujemy. Tu grozi bicie. To wszystko widzę. Ładnie gra mój przeciwnik, trzeba przyznać. No nieźle, będę musiał chyba szachować. Dam tu szach. Nie, to nic nie daje. Tak. O, to jeszcze to przegram. W takim razie. No właśnie, właśnie. A tu muszę wymienić. Ajajaj. Ryzyk fizyk niestety tutaj leci z szachem. No, cóż. Przeciwnik zrobił deklarowany ruch i to był błąd. No, remis był w kieszeni oczywiście. On G5. No taki urok, słuchajcie, gry w internecie. Ale tu zaraz. Tu nadal chyba jest remis. Nie wiem, tak? O rety, żebym to zaraz nie przegrał. A, hetmana tracę, nie ma remisu, no nieźle. No nieźle. A to tak. Ale się dzieje w tej partii, słuchajcie. No Armagedon. Czasówka. Mega. No do Bosiewka, ale tutaj mieliśmy emocji co niemiara. Dzięki, kurczę, ale się działo. Masakra. Ładnie grałeś, naprawdę trzeba przyznać, ładnie grałeś. Starasz się jak możesz, przynajmniej jak... No zaraz przeczytam, słuchajcie, bo emocje. Roman Kazimierczak, witam pana serdecznie. To jest czas. Szybciutko lecimy. 9 minut do końca, w ogóle strasznie mało czasu. Kurczę, felek. Zależy, w jakich pozycjach goniec i hetman jest lepszy, słuchajcie. W tamtej pozycji, co grałem, wydawało mi się, że goniec jest lepszy z hetmanem, bo tam król był nieco odkryty. Wzięcie piona za darmo. No wezmę. Dobrze. Może E5. Strzelcu, nie poddawaj się. Nie poddawaj się, strzelcu. Graj w szach.
Co mi tam żona tam gada? Wszyscy będą wiedzieć, co się u mnie dzieje w życiu. Magda, czy mogłabyś trochę ciszej? Magda! Nie słyszy, no. Jak to z kobietami jest? Życie szachisty. Siedem minut do końca. Mało. Mało. Czy tu się uda w ogóle jeszcze z liderem zagrać? Jak widzicie, w arenach troszkę trzeba mieć również szczęścia. Przepędzam skoczka. Aha, tutaj może wejść. Optycznie wydaje mi się, że mam tu... Ja mam tu piona więcej w ogóle? Tak, ja mam piona więcej. Dobrze. Dzięki serdeczne za followa. Witam. Tu coś podstawiam? Chyba nie. Dzięki Tomi, witam. Dzięki za follow. No, pan Roman mi tutaj zabiera dużo czasu, myśli. No oczywiście ma prawo, tak? Ale patrząc strategicznie, taktycznie w turnieju jest 5 minut do końca. Będzie ciężko. No te punkty na końcu są zawsze ważne, no zawsze tak, możemy spróbować. Kurczę blade. Nie będzie lekko. Pozdrawiam pana Romana oczywiście. I w jego imieniu zapraszam osoby na turnieje do Moronga. Bardzo fajnie organizowane. Kto ma blisko, ten wie i zapraszam. No fajnie z Morągu, no. Warmia Mazury, słuchajcie. Małe miasteczko, ale szachowo fajnie tam organizują. Różnego rodzaju eventy. Jednodniowe, takie szczególnie jednodniowe. No cóż, to mogę powiedzieć, tu jest atakowany, dobra, tu atakuje, no to leci figura chyba w tym momencie. Tutaj ewentualnie musi być bicie, ale gońcem? No gońcem chyba, to też mogę odejść w zasadzie. I dwie figury będą pod biciem. Dokładnie, tak zrobimy. Oczywiście mogłem zbić od razu, dwie figury zawierzę, ale teraz leci figura. Jak się nie mylę, chyba tak. Po wybiciu dajemy mata na F1. Dziękuję panie Romanie.
O, udało mi się wejść na pierwsze miejsce, ale jeszcze gra tutaj Andrzej. Oj, to Andrzej, jak wygra partię, to będzie chyba pierwszy. No, ciekawe, ciekawe. Z kim mi jeszcze przyjdzie grać? Zobaczymy. Mamy 2,5 minuty do końca turnieju. Tak, tam czas spadł, zgadza się. No, ale przegrana również w pozycji była. Giniemy i lecimy. Może D4 tym razem. Witam cię, Waplo. Powodzenia. Ciekawe, czy w ogóle się wyrobię w czasie. To mnie interesuje. No, spróbuję rzucić się na przeciwnika jakoś tak dziko. Od razu H5 niech będzie. Wiem, że to dziwnie wygląda, no ale niech będzie tak. C6 będzie dobrym ruchem. Okej. Tutaj jakieś podwiski, to może C5, żeby gońca wysunąć. Tak, to szybko goniec. Wybicie to spoko. Okej, na B4. Mało czasu, minuta do końca. Nie, nie jest dobrze, niestety nie jest dobrze. No tu niestety nic nie uzyskam dobrego. Pozycja czarnych jest wygrana. Proste granie wystarczy. Skoczek stoi wyśmienicie. Nie ma w ogóle co grać. Dwa piony mnie. A, to jeszcze wieża D6, coś mógłbym spróbować. Aha, no wisi, widzę. Tu był ruch, o kurczę. A, jest szach. No to mam nawet w topkę. A może remis? Chociaż w tym momencie i tak chyba nie zaliczy punktów, więc bez większego znaczenia, moi drodzy. Oczywiście tu przeciwnik figurę brał, nie wziął. Aha, tu jest skoczek E4. To trzeba będzie się uczciwie poddać. Dobra. Gratulacje. A jednak obcięło czas, jednak chyba punkty zaliczyło. Udało mi się nawet wygrać ten turniej po porażce? A to ciekawe. No nic, ale słuchajcie, no gratuluję wam niezłej walki. No, grało mi się tutaj całkiem sympatycznie i była walka. 56 osób w sumie grało. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne turnieje, będę informował. Dzięki, że byliście. Życzę miłego wieczoru. No i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hej, pozdrawiam.